Siemaneczko, jestem Maksymalny77, a to jest kolejny odcinek z FIMA na moim kanale. W dzisiejszym odcinku lecimy z kolejnym meczem. Jest to oczywiście stadion w Sztokholmie. Jesteśmy w Szwecji dzisiaj i zobaczymy, jak mi pójdzie. Na razie wygląda to nie za dobrze, ponieważ tylko 5 punktów przewagi nad Gregiem Hancockiem, a to stawia mnie w takim świetle, no troszeczkę słabym, ponieważ muszę teraz walczyć bardzo mocno o utrzymanie tego mistrza. Chciałbym utrzymać czwarty raz z rzędu, czwarty sezon Mistrza Świata. Zobaczymy, czy mi się to uda. Mam nadzieję, że tak. Części naprawione, więc zaczynamy. Zaczynamy mecz w Szwecji. Zapraszam was, mam nadzieję, na piękne zawody. Jesteśmy w Szwecji, zaczynamy ten piękny mecz, mam nadzieję. Pierwszy bieg otwiera go Matej Żagar wraz z Maciejem Janowskim, Michaelem Jebsenem Jensenem oraz Andreasem Jonssonem. Dobra, czekajcie, tutaj coś się dziwnie ustawił mi motocykl, nieważne. I zobaczymy, jak pójdzie Żagarowi w biegu pierwszym, otwierającym ten piękny mecz. Mam nadzieję piękny. Dla mnie. Dobra, lecimy. Zielone światło już zaświecone. Taśma pójdzie zaraz do góry i lecimy. Ja tutaj troszeczkę mało zostałem na starcie, ale i tak nie mam prędkości kompletnie, więc mniejsza, że nie zostałem za długo. No chodźcie tu, no chodźcie. Nie mogę zacząć panikować, ponieważ to będzie najgorsze, co mogę zrobić. Jonsson, weź się przesuń, co? O, dobrze, Michael Jebsen Jensen tutaj mi pomógł. Ej, Jonsson, co ty robisz? Spokojnie. No, Michael Jebsen Jensen mnie nakłada. Tutaj jakieś dziwne rzeczy się dzieją ze mną. Ja próbuję się napędzić. Albo jedynka, albo dwójka. Zerówki nie przyjmuję. Zerówki nie przyjmuję. I właśnie w tym momencie przywożę 2 punkty. Bardzo ładne otwarcie tego meczu. Mimo wszystko nie 3, ale 2 to też bardzo dużo punktów i nie będę narzekał. 2 punkty, bardzo się cieszę. Na razie tak wygląda tabela, ale po... O jeny, po bardzo dużej ilości startów tak wygląda właśnie tabela. Jestem na 9 miejscu i na razie Greg Hancock z Petersenem są na 3 i 4 miejscu i to mi się nie podoba. Tutaj by się przydało wkroczyć tam z buta i zniszczyć im wszystko i te pozycje odebrać. Mam nadzieję, że po tym biegu to się uda. Bieg 8, Ty Uffinden, Thomas Jonasson oraz Chris Holder w kasku żółtym spod płotu. Ja w kasku czerwonym z pola pierwszego. Lecimy ten bieg. Wow, czy co się stało? Ja nie naciskałem shifta. Czy ta gra mi mówi, słuchaj gościu, czwarty raz ci się nie uda, czwarty raz tego wyzwania już nie wykonasz. Mistrz świata należy do Grega Hancocka albo do Petersena. Ale nie, nie, nie tak szeroko, nie tak szeroko. Jonasson jeszcze się trzyma mi na plecach. To nie jest dobre, to nie jest dobre. Leć, leć Żagar, leć, tutaj są nawet 3 punkty do zdobycia. Dobra. Jest ładna prędkość, pięknie. Zawody w Sztokholmie, dawaj. Piękne będą. Żagar, dasz radę. Napędzić się jeszcze na Ty Uffindena, dokładnie tak. W tym momencie wjeżdża w krawężnik Matej Żagar i wyprzedza Ty Uffindena. Naprawdę ten komentarz mój jest ubogi, zdaję sobie sprawę, ale naprawdę skupienie tutaj leci pełną parą. Nie chcę tego mistrza świata oddać. Powiem wam tak. Mecze nie są łatwe. Naprawdę bardzo dużo siły kosztuje mnie wyprzedzenie jakiegokolwiek zawodnika w jakikolwiek sposób. Jakiekolwiek przecięcie szprycy naprawdę jest bardzo, bardzo trudne. Napędzenie się czy to po zewnętrznej, czy to po wewnętrznej jest praktycznie niemożliwe czasami do wykonania, ponieważ mnie zatrzymuje w miejscu. I mam bardzo duży problem z napędzaniem swojego motocykla, ale w tym biegu się udało
i te punkty trzeba łapać, ponieważ te ostatnie Grand Prix będą naprawdę dla mnie bardzo, bardzo trudne. Zwłaszcza, że przez to wyzwanie muszę zostawać bardzo długo na starcie, więc ten element kluczowy w tych cyklach Grand Prix jest u mnie usunięty, ponieważ nie mogę startować dobrze. Ale mimo wszystko udaje mi się przywieźć trójkę i dwójkę w tym meczu, w tych dwóch pierwszych startach. W biegu 12 zobaczy się pod taśmą z Harrisem Iversenem oraz Jasonem Doylem w kasku żółtym spod płotu, ja w kasku niebieskim z pola drugiego oczywiście. I teraz tak, odsypane, bo oczywiście bieg 12 już to naprawdę ładnie po zewnętrznej można jechać. I teraz tak, 5 punktów dla trzech zawodników. Kto wyjdzie z tego zwycięsko, zobaczymy. Zaraz, mam nadzieję, że ja wyjdę z tego biegu z 8 punktami. Dobra, lecimy. Matej Żagar na razie próbuje gonić. Przy krawężniku próbuje znaleźć swoją ścieżkę. I na razie udaje się mu napędzić, chyba jeszcze nie. Jeszcze Chris Harris jedzie pewnie na trzeciej pozycji. Ale teraz już ta pewna pozycja nie jest. Atak Żagara na Harrisa. Spada na ostatnią pozycję zawodnik w kasku czerwonym. Brytyjczyk jedzie ostatni. W tym momencie atak na Australijczyka. Matej Żagar walczy o jakiekolwiek punkty. W tym Grand Prix dwóch zawodników na jednym łuku prowadzi Matej Żagar. Jakie piękne Grand Prix w tym momencie może się zapowiadać. Walka do ostatniego meczu być może. Być może w Melbourne dopiero rozstrzygnie się, kto jest mistrzem świata. Ten bieg nie był trudny do odjechania, ale wiecie, co się teraz dzieje? Zobaczcie, Greg Hancock ma 7 punktów. Ja mam 6 punktów przewagi nad Amerykaninem. Co to oznacza? Być może ostatni Grand Prix w Melbourne, w Australii, rozstrzygnie, kto będzie mistrzem świata. Jeszcze w historii tego kanału nie było walki do ostatniego Grand Prix. To będzie bardzo ciekawe i takich emocji jeszcze nie miałem, ponieważ zazwyczaj to tak... Bo zazwyczaj po takim 7 Grand Prix w Horsens było już rozstrzygnięte, że jestem mistrzem świata. I tak naprawdę, no 5 następnych Grand Prix to była tylko formalność do odjechania, jak najlepiej się da. No i to tyle. A w tym momencie to jest walka adrenalina do ostatnich metrów tego sezonu. I jadę z Gregiem Hancockiem i z Petersenem. To jest ciężki bieg, ponieważ tutaj muszę wygrać. Jeżeli chcę jakkolwiek nawiązać jeszcze walkę z Hancockiem o mistrza świata, czy tam z Petersenem. Zobaczymy, kto będzie drugi po tym meczu. Jak na razie Żagar jest trzeci. Dobra, ładnie. Na razie trzeci Żagar. Petersen chyba mi wjechał w tylne koło. Napędzam się. W tym momencie muszę wypuścić motocykl. Okej, rzuciło mnie tam. Nie uda mi się chyba napędzić. To był błąd. To był błąd, chociaż może się uda. W tym momencie. Atak! Atak! Co ja zrobiłem? Dobra. To było bardzo ładne. To było. Wow. Wow. Naprawdę. To był ładny atak. To był naprawdę bardzo ładny atak. Postawiłem wszystko na jedną kartę, wiedziałem, że jeżeli tam nie wjadę, to nie mam szans na jakiekolwiek punkty w tym biegu więcej niż jeden. Uwielbiam takie manewry w tej grze robić, to jest piękne. Zobaczcie, jak bardzo po krawężniku pojechałem. No to jest piękne po prostu, no. Oj, tutaj przed nos Kasprzakowi, tam po zewnętrznej się oczywiście Hancock napędza. Ale ja mam 2 punkty. I to daje mi naprawdę dobrą pozycję, bo w tym momencie nie mam chyba mniej punktów od Hancocka. Dokładnie, jestem na równi z Gregiem Hancockiem. Więc na razie tabela wygląda tak. Greg Hancock traci 5 punktów. I zobaczymy, czy po tym meczu to dalej się utrzyma. Czy może ja będę tracił, a może on straci jeszcze więcej. Zobaczymy, jak na razie 3 punkty przywiózł Greg Hancock w tym kolejnym starcie. Ja jadę z Campbellem Bachelorem i Dziką Kartą do półfinału, raczej się już dostanę. Nikt mnie z tego półfinału już nie wykopie. Wymienię oponę i lecimy bieg 20.
Bieg 20. Zielone światło zaświecone i taśma poszła teraz w górę. Dobra, lecimy teraz. Pięknie będzie. Patrzcie, piękna prędkość może będzie złapana przeze mnie. W tym momencie Hampel jest przed Żagarem. Poluje tam Matej Żagar na Hampela. Zobaczymy, czy mu się to uda. No, dawaj Żagar. Dasz radę. Musisz tylko spokojnie jechać. Napędzę swój motocykl. W tym momencie za deflektor próbuje wejść Matej Żagar. Bardziej szeroko się napędzić na Polaka, ale w tym momencie piękny atak na Żagara, znaczy na Żagara, na Hampela. I w tym momencie zostaje Żagarowi tylko Bachelor, który jest przez niego teraz wyprzedzony. Piękny bieg. 3 punkty wywalczone przez Mateja Żagara. Bachelor wyprzedzony na ostatnich metrach. Takie biegi to ja lubię. Takie biegi ja mogę jechać. Oby takich więcej. Kolejna trójka na moje konto. Piękny bieg. Zobaczmy szybko powtórkę. Najbardziej mnie interesuje ten ostatni bieg. Znaczy ostatni łuk. Zobaczcie, jak pięknie wszedłem. Wszystko wyliczone. Nawet nie było kontaktu. W tym momencie odśrodkowa oczywiście mnie musiała wyrzucić. Jestem szerzej niż Bachelor. Ale na tym etapie spotkania jazda po szerokiej ma duży sens, więc nie tracę tej pozycji. Mamy 3 punkty. I mamy półfinał. Greg Hancock. O nie! Czemu mnie musieliście wrzucić z Gregiem Hancockiem oraz Petersenem do tego jednego półfinału? Dobra, teraz będzie naprawdę ostra jatka. Triumfinden na razie jest liderem, jeżeli chodzi o punkty. Ale tutaj chodzi o tabelę generalną. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak na razie 5 punktów straty dla Grega Hancocka. No zobaczymy, czy uda mi się wyjść z tego Grand Prix z 5 punktami przewagi nad Gregiem Hancockiem. Czy może Greg Hancock nadrobi, a może ja powiększę swoją przewagę. Dobra, Greg Hancock wziął drugie pole, to ja wezmę czwarte. Tak więc lecimy, trzymajcie kciuki, półfinał drugi. Petersen, Hancock, Iversen oraz Żagar. Zobaczymy, kto wyjdzie zwycięsko z tej walki. Troszeczkę teraz zaczynam mówić jak komentator z filma. Oj, ale zostałem! O, już tam, no, łokcie poszli na tym pierwszym łuku. Dobra, ja teraz muszę jechać perfekcyjnie. Nie mogę jechać jak noob, bo to mi nie da w ogóle żadnej przewagi. Przewagę niezłą mają. Ja teraz ładnie dociskam motocykl nawet. Oby się nie dostał Hancock do półfinału. A raczej do finału, bo to jest półfinał. Dobra, atak na Petersena. I ostatni łuk. Muszę wyprzedzić któregoś z zawodników. Najlepiej Hancocka. Dobra. I tak! Wyrzucam Hancocka z półfinału. A raczej finału. Jest! Udaje mi się wyrzucić Hancocka. W tym momencie wiecie, co się stało. Jadę w finale bez Hancocka i bez Petersena. Powiększam swoją przewagę nad Hancockiem co najmniej o 1 punkt. W tym momencie zostaje jeszcze jeden bieg, który może powiększyć moją przewagę o 4 punkty nad Gregiem Hancockiem. Dobra, walczymy, bo naprawdę teraz każdy punkt jest na wagę złota. Zawsze był, ale teraz jest naprawdę jeszcze bardziej na wagę złota. Teraz jest na wagę diamentu albo Netherite'u z Minecrafta. W tym momencie lecimy. Finał. Iversen, Triumfinden i Jason Doyle. Zobaczymy, kto wyjdzie na pierwsze miejsce po tym biegu finałowym. Kto wyjdzie z tego meczu ze złotem? Mam nadzieję, że Żagar. Ale na razie Żagar zamyka stawkę. Jechać po 3 punkty. Nie, no dobra, chociaż przynajmniej po 2. I 2 punkty już mam na ten moment. Jeszcze, a nie, dobra, 1 mam. Nieważne. Mamy teraz w tym momencie chyba 2. Wyrzuciłem na zewnętrzną Iversena. I w tym momencie gonię 3-krotnego mistrza świata Triumfindena. Chodź tutaj.
Chodź tutaj, Taj. Tajski. Wufinden, no chodź tutaj. O, dawaj. Aj, dobra, dwa punkty. Chciałem jeszcze spróbować zaatakować Taju Findena, ale nie wyszło. I drugie miejsce w Sztokholmie. Jak najbardziej mi to pasuje. Mamy srebro w Szwecji. Taju Finden z tego spotkania wychodzi ze złotem z 19 punktami. Naprawdę bardzo piękne zawody w wykonaniu Brytyjczyka. Ja mam 17 punktów i srebro. Jak najbardziej mi to odpowiada. I z brązem Jason Doyle 12 punktów w 7 startach. Greg Hancock 14 punktów i w tym momencie zobaczmy, jak wygląda. Nie piszcie mi tam! Tak wygląda ranking Mistrzostw Świata. Mamy Mateja Żagara na czele. Bardzo mnie to cieszy. I mamy 8 punktów przewagi. 8 punktów przewagi nad Gregiem Hancockiem. Bardzo ładnie. Bardzo mi się to podoba. Następne zawody w Toruniu. Tak więc zapraszam Was za tydzień. 18 w poniedziałek na zawody na polskim torze w Toruniu, na MotoArenie. Do zobaczenia, trzymajcie się, miłego dzionka Wam życzę, cześć!